Jeszcze bez Grzegorza Syremaka, ale za to z wielką wolą zwycięstwa i ambicją przystąpili zawodnicy Kozienic do spotkania z Gwardią Warszawa. Oto początek meczu. Nasz zespół tradycyjnie w żółto-zielonych kostiumach. Pierwsza akcja, pierwszy rzut z autu i oczywiście Jacek Gogacz. Bardzo daleki wrzut na pole karne i tam obrońcy wyrzucają, wybijają piłkę na rzut rożny. Pierwsza minuta spotkania i pierwszy rzut rożny. Ustawia piłkę Wojciech Pawłowski. Będzie dośrodkowywał lewą nogą. Krótki rozbieg, dośrodkowanie. Tam Paweł Potyn wysoko skacze ponad głowami obrońców i umieszcza piłkę w siatce rywali. Pierwsza sakcja, pierwsza minuta i jakże radośnie na stadionie w Kozienicach cieszą się nasi zawodnicy, albowiem już pierwsza akcja tego meczu dała im prowadzenie. Wspaniale wyskoczył Paweł Potent, mocno uderzył i bez szans bramkarz gości Nowak. I kolejna akcja naszej drużyny, Edward Czaplarski, bardzo dobre podanie do Artura Dochojdy, ten podciągnął 2 metry dośrodkowanie, tam jest Paweł Potent. I słupek ratuje gości. Wielka szansa była na drugą bramkę i byłoby już po meczu, ale i tak jest dobrze. Nasi zawodnicy grają bardzo dobrze, szybko, konsekwentnie. Nie ma dla nich straconych piłek, ale teraz niebezpieczna sytuacja, rzut wolny. Konopka bardzo szybko wykonał ten stały fragment gry, ale nie dał się zaskoczyć Daniel Iwanowski, który zastępuje dziś Adama Bolka. A tu już szybka kontra naszej drużyny i ponownie Artur Dochojda walczy o piłkę. Zresztą wszyscy zawodnicy dzisiaj niezwykle ambitni, niezwykle waleczni. I wywalczyliśmy rzut z autu i ponownie Jacek Gogacz, który ma bardzo mocny wyrzut aż na pole karne rywali. I znów świetna sytuacja, teraz Sylwester Sokół trafia w słupek. Dwa słupki, jedna bramka. To naprawdę sporo, jak na jedne spotkanie, ale to jeszcze nie koniec emocji. Jeszcze w dalszym ciągu w ataku nasz zespół, kapitalna przewrotka Edwarda Czaplarskiego. Proszę jeszcze raz popatrzeć, jak się świetnie złożył do tego strzału. Niezwykle trudna pozycja, ale szkoda, minimalnie tylko chybił. Ale dobry, szybki, twardy mecz obserwują kibice w Kozienicach. No i stroną dominującą są gospodarze. Znowuż dogodna sytuacja i znowuż świetnie broni bramkarz Nowak, tym razem szarał Sylwester Sokół. Jedna z lepszych połówek, jakie oglądaliśmy w tym sezonie w Kozienicach i znów nasi zawodnicy atakują i już cały fragment rzut wolty Artur Dochojda i tam któryś z naszych zawodników strzela, ale w boczną siatkę. Tym razem rzut rożny dla gości, ale świetnie interweniuje Daniel Iwanowski i znów wychodzimy z kontrą. Tam Wojciech Pawłowski próbuje wywalczyć piłkę, a to już fragmenty drugiej części spotkania. Pierwsza bardzo dobra, szczególnie dobra gra Kozieniczan i prowadzimy 1-0. Tylko 1-0, bo mogło być znacznie więcej tych bramek, ale nie zapominajmy, że Gwardia to przecież jeden z czołowych zespołów tej ligi. W ubiegłym sezonie chciał bardzo awansować do drugiej ligi. Na finiszu został jednak wyprzedzony przez Jagiellonię i teraz też gwardziści mają na pewno duże apetyty. To ich czołowy zawodnik Jarosław Świętochowski, grający z numerem 7. Ale wychodzimy z kontrą. Paweł Potent, dobre podanie. Tam jeszcze walczy o piłkę Wojciech Pawłowski. Wydawało się, że będzie faul w naszą stronę, jak sędzia pokazał zupełnie w innym kierunku. A to Paweł Konopka, najniższy zawodnik gwardzistów, ale jakże szybki. A już teraz kontra i Wojciech Pawłowski, bardzo dogodna sytuacja, sam na sam z bramkarzem. No szkoda, że nie podciągnął jeszcze, ale widocznie przestraszył się, że może strzelić bramkę. Uderzył z lewej nogi, ale takim strzałem na pewno nie można zaskoczyć dobrze broniącego Nowaka. Tu Edward Czaplarski w popisowej roli, tam ucieka Paweł Potent na skrzydło,
ale nie doszedł do tej piłki, ale Edward Czarpralski bardzo pracowity w tym spotkaniu. Wszędzie go pełno, gra na całej długości i szerokości boiska. Naprawdę Edward Czarpralski rozgrywa chyba życiowe spotkanie. Zresztą jest ostatnio w świetnej formie i ponownie ten sam zawodnik. Jeden zwód, drugi zwód, faulowany przed polem karnym i będzie rzut wolny. Ciekawe jak nasi wykonają ten stały fragment gry. Paweł Potent przebiega piłkę, Artur do Hojda, ale wprost w mur. I zawodnicy Gwardii wychodzą z kontrą, ale na szczęście dobrze się broni nasz zespół. Jak już stwierdziłem, dobry mecz w Kozienicach. Gwardziści do końca nie rezygnują. Oto rzut wolny, rzut rożny dla tej drużyny. Niebezpiecznie pod naszą bramką i świetna interwencja Daniela Iwanowskiego. Nie ma przestoju w grze, mecz szybki. Paweł Potent będzie dośrodkowywał. I wybijają obrońcy piłkę na rzut rożny. To już końcowe minuty tego meczu. W dalszym ciągu prowadzimy 1-0, ale to zwycięstwo wisi w dalszym ciągu na włosku. Zawodnicy Gwardii grają do końca. Im też zależy na zmianie tego niekorzystnego rezultatu. Teraz wielki młyn pod naszą bramką. Jeszcze nie koniec akcji. Wybić należy jak najdalej tę piłkę. Może Zbyszek Wachowicz to zrobi. Tak, dokładnie. Artur do Hojda. Do Stronga, do młodego Stronga. Ale trudno opanować tą piłkę. Jednak zdołał wyłuskać jeszcze. To oddał tam ponownie do Hojdy, ten dośrodkowuje, ale tu bez szans Edward Czaplarski o głowę niemal niższy, ale w tym momencie sędzia z Olsztyna kończy to spotkanie, w którym Kozienice pokonują Gwardię Warszawa 1-0. Wielka radość w naszym zespole.